11 dzień września 2016 roku, czas na wielki finał AM Football Cup 2016. Polska kontra Rosja, aktualni mistrzowie świata zagrają z biało-czerwonymi w fazie grupowej. Polacy ulegli Rosjanom 0-3, no ale teraz będzie okazja do rewanżu. Na ostatnim mundialu nasi zajęli 4. miejsce, a futbolowa reprezentacja Polski powołana do życia została dopiero w marcu 2012 roku. Z kolei Rosjanie w AM Football grają od 1990 roku. Czekamy, aż obie drużyny pojawią się na płycie boiska. Reprezentacja Rosji w jednolitych bordowych trykotach. Polacy na biało z czerwonymi elementami. Rosjanie to absolutna amfutbolowa potęga. W Rosji istnieje 16 amfutbolowych klubów. U nas tylko 5. I Polacy drugi raz z rzędu w wielkim finale amfutbol. Przed rokiem pokonali w grupie Francuzów 1-0 i Hiszpanów we 2-1. W półfinale trafili na Włochów, z którymi wygrali pewnie 3-0. W finale przegraliśmy z Turkami 1-2. Polacy, czas na pierwsze miejsce, czas na najwyższe stopnie podium. Fundacja Aniołów Miłosierdzia, Fundacja Piłka jest Piękna, patronat medialny TVP Sport. A futbol to bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Obecnie uprawiana jest ponad 40 krajów. Powstała w USA w latach 80., kiedy to grupa niepełnosprawnych narciarzy z Donem Bennettem na czele wymyśliła Amsokera. W 1984 roku w Seattle rozegrano pierwszy turniej międzynarodowy. W 1988 pierwsze nieoficjalne mistrzostwa świata, które wygrała drużyna z Salwadoru. Drużyna ta składała się z weteranów wojennych. To 55. oficjalny mecz reprezentacji Polski w AM Footballu. Jeszcze czekamy na pojawienie się obu ekip, na odegranie hymnów narodowych. No i zacznie się walka na całego. Walka o pierwsze miejsce w 5. edycji AM Football Cup, a więc w największej tego typu imprezie w Europie. Tak silnych drużyn jeszcze nie gościliśmy na turnieju w Warszawie. No w tym roku aktualni mistrzowie świata, Rosjanie, no i oni zgodnie z przewidywaniami dotarli do wielkiego finału. No i są też biało-czerwoni, którzy każdą z dotychczasowych edycji kończyli na podium, jednak nigdy nie zwyciężyli. Zobaczył na żywo ponad 740 spotkań reprezentacji Polski. Kamery telewizyjne się grzeją, dziennikarze się cierpliwią, ludzie klaszczą, co się dzieje? Proszę brawa, kochani, proszę brawa! Jeszcze czekamy na obie drużyny, na reprezentację Polski i Rosji. Przypomnę zasady, gramy 2 razy 25 minut, 6 zawodników w polu plus bramkarz. Auty wykonywane są nogą, kula jest traktowana jak przedłużenie ręki. W 2012 roku zwyciężyła Anglia, drugie miejsce zajęła Ukraina, na trzecim miejscu Polska. Rok później podobna kolejność, pierwsza Anglia, druga Ukraina, trzecia Polska, a Football Cup 2014. Triumfowali Turcy, na drugim miejscu Anglicy, trzecia Polska. No i przed rokiem pierwsze miejsce reprezentacja Turcji, która w finale pokonała 2-1 Polaków. Trzecie miejsce przypadło Hiszpanom. Jak będzie w roku 2016? Polska czy Rosja? Dostałem informację, że czekamy na arbitrów tego spotkania.
przygotowany trener Rosja. Ci, którzy jeszcze siedzą, mogą już wstać. Powitajmy tych, którzy zagrali najlepiej podczas tego turnieju i dotarli do wielkiego finału. Będą walczyć o złoty medal piątej edycji. Już są gotowi. Powitajmy gorąco reprezentację Rosji i reprezentację Polski. Oto i oni. Wielkie, wielkie brawa! Są sędziowie, są obie drużyny. Jest reprezentacja Polski, jest reprezentacja Rosji, a więc mistrzowie świata z 2014 roku i wicemistrzowie z 2012. W bordowych, jednolitych trykotach Rosja, białe koszulki, czerwone spodenki, reprezentacja Polski. Za chwilę o składach i taktyce, ale wcześniej hymny narodowe obu państw. Na początek hymn Rosji, a zaraz po nim Mazurek Dąbrowskiego. Nie słychać braw, wszyscy zapatrzeni w zawodników. Proszę o brawa, reprezentacja Rosji, reprezentacja Polski, finaliści. Drużyny już gotowe, już przygotowane. Bardzo proszę wszystkich tych, którzy jeszcze siedzą, kochani, teraz już powstajmy. Przed nami hymn obu krajów. Zaczynamy od hymnu reprezentacji Rosji. Ladies and gentlemen, please stand up on the national anthem of Russia. Podnieśmy wszystkie szaliki w górę. Podnieśmy szaliki biało-czerwone barwy. Zaśpiewajmy dla reprezentacji Polski. Mazurek Dąbrowskiego. Wielki finał, Polska-Rosja już za chwilę, jeszcze tradycyjne przywitanie obu ekip, za chwilę losowanie, do którego staną kapitanowie obu zespołów, ale wcześniej
poznajmy wyjściowe składy obu ekip. Zaczynamy od drużyny Rosji. W bramce z numerem 23 Jegor Putykin, dalej numer 2 Walerii Sadowski, 5 Timur Aliyev, numer 8 Igor Żilin, 10 Adam Mierzyjew, 11 Aslanbek Szarbulatow, 13 Aleksandr Korzakin. Trenerem drużyny Rosji jest pan Ruslan Girziszew. I czas na biało-czerwonych. W bramce z numerem 22 Łukasz Miśkiewicz, dalej zawodnicy z pola. Numer 2 Rafał Bieńkowski, 8 kapitan Przemysław Świerć, 9 Marcin Guszkiewicz, 10 popularny Mesja, więc Bartosz Łastowski, 18 Krystian Kapłon, 20 Mateusz Kabała. Trenerem Polaków jest pan Marek Dragosz. Są kapitanowie obu zespołów. Już minione proporczyki obu reprezentacji i za chwilę pierwszy gwizdek w tym spotkaniu. Polacy jeszcze skupieni, mobilizujący się wzajemnie. Ostatnie wskazówki przekazywane też od trenera. Spójrzmy jeszcze raz na biało-czerwonych, skupionych na jednym celu, aby dzisiaj zwyciężyć w wielkim finale z aktualnymi mistrzami świata. Zmaga się jeszcze doping na trybunach przy Kawęczyńskiej. 44. Płynie inspiracja z trybun dla biało-czerwonych. Już obie drużyny, obie siódemki na placu gry, na placu boju. Miejmy nadzieję, że to będzie zwycięski mecz dla naszej ekipy. Piąta edycja, mały jubileusz. Przydałoby się zwycięstwo biało-czerwonych na naszej imprezie. Jeszcze sprawdza gotowość bramkarza, arbiter główny. Drodzy Państwo, kurtyna idzie w górę. Zasmakujmy w emocjach. Zaczęli. Przemysław Świercz do Bieńkowskiego. Przemysław Świercz, kapitan naszej kadry. Zobaczymy, jak będą przebiegały pierwsze minuty tego spotkania. Miśkiewicz. Do przodu Łastowski, uprzedzony przez Igora Gamaonowa. Kabała. Zablokowane to podanie Mateusza Kabały. Z autu zaczną Polacy. Jest Marcin Guszkiewicz, zawodnik Husarii Kraków. Bardzo proszę, aby nikt nie siedział przed bandami. Jeszcze wymiana piłki. Marcin Guszkiewicz za linii bocznej. Marcin Guszkiewicz dobrze w defensywie Rosjanie. Oni poza linię boczną. Jeszcze raz z autu Marcin Guszkiewicz. Marcin Guszkiewicz po linii do Kabały. To podanie jednak nie dotarło do adresata. Od bramki zacznie Jegor Putykin. No on między słupkami Zbornej. Walerii Sadowski. Igor Gamaonow, jeden z filarów drużyny rosyjskiej. Gamaonow. Dobra piłka do niepilnowanego Adama Mierzyjewa. Mierzyjew do środka, Igor Żilin. Igor Żilin potrafi uderzyć z dystansu, trzeba uważać. Korzakin, Aleksander Korzakin, duże zamieszanie, jest Miśkiewicz. Ważna jest ta pierwsza dobra interwencja dla bramkarza. Kabała. Mateusz Kabała do linii bocznej. Guszkiewicz, Marcin Guszkiewicz rusza do przodu, jest Łastowski, Łastowski próbował natychmiast z pierwszej piłki do Krystiana Kapłona. To dobrze funkcjonowało w meczu półfinałowym z reprezentacją Anglii. Tracą piłkę Rosjanie. Guszkiewicz, Mateusz Kabała. Mateusz Kabała, przy nim Walerii Sadowski, Kabała tuż przy linii bocznej, Kabała w pole karne, Gamaonow. Wybija piłkę zawodnik reprezentacji Rosji. Jeszcze Polacy, jeszcze biało-czerwoni. Krystian Kapłon. Krystian Kapłon, 14-letni reprezentant naszego kraju. Do kapitana Przemysława Świercza. Rafał
Ebieńkowski, piłkarz GKS-u Góra. Tracą piłkę Polacy. Aleksander Korzakin. Żilin. Korzakin, uwaga, coraz bliżej pola karnego Polaków Rosjanie. Dało nam się odzyskać piłkę. Marcin Guszkiewicz. Czwarta minuta tego meczu. Jak na razie bezpłodni w swoich atakach piłkarze obu ekip. Rafał Bieńkowski. Świercz. Miśkiewicz. Popularny Misiek daleko, mocno do przodu. Na graczy ofensywnych. Nie opanował futbolówki Adamczyk. On pojawił się na placu gry. Żilin do Gamaonowa. Igor Gamaonow. Adam Mierzijew. Walczy tam z Kabałą Łastowski. Bartosz Łastowski. Dobry odbiór popularnego Messiego. Łastowski do Krystiana Kapłona. Kapłon! Próba odegrania z pierwszej piłki. Jeszcze Polacy. Spore zamieszanie. Cały czas Polacy. Kabała. Przemysław Świercz. Rafał Bieńkowski. Pod pole karne reprezentacji Rosji przejął Igor Gamaonow. Aslambek Szachbulatow. Szachbulatow faulowany. Będzie więc rzut wolny dla reprezentacji Rosji. Spora odległość do bramki Polaków. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry Rosjanie. Igor Żilin, on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Popatrzmy, Żilin fatalnie. I od bramki Miśkiewicz. Na co dzień bramkarz kuloodpornych Bielsko-Biała. Miśkiewicz pod linię środkową. Krystian Kapłon efektownie i efektywnie. Łastowski. Guszkiewicz. Marcin Guszkiewicz. Guszkiewicz. Przedzierają się Polacy przez te zasieki obronne rywali. Łastowski! Ależ było blisko! Bartosz Łastowski. Pierwszy groźny strzał Polaków w tym spotkaniu. I od bramki zacznie Jegor Putykin. Ale postraszyli Rosjan nasi reprezentanci. Walerij Sadowski. Korzakin. Sadowski. Aslambek Szachbulatow. Szachbulatow pod pole karne biało-czerwonych. Efektownie i skutecznie Marcin Guszkiewicz. Wybita piłka spod naszej bramki. Gamaonow. Adam Mierzijew. Uwaga, będzie okazja. Igor Żilin. Igor Żilin broni Miśkiewicz. Kapitalnie. Bramkarz naszej reprezentacji. Brawa za tę interwencję dla Łukasza Miśkiewicza. Ale to jest alert. To jest ostrzeżenie dla naszej reprezentacji. Teraz dobra piłka z głębi pola od Bieńkowskiego do Łastowskiego. Bartosz Łastowski. Przy nim Gamaonow, faulowany Łastowski. I teraz szansa dla biało-czerwonych. Ucichły trybuny, ale za chwilę może i będzie szansa. Tradycyjnie Rafał Bieńkowski. On podchodzi do rzutu wolnego. Mateusz Kabała, no potrafi to zrobić. Dwóch zawodników reprezentacji Rosji w murze. Popatrzmy. Rafał Bieńkowski, jest uderzenie Kabały. Zabrakło siły, zabrakło precyzji przy tym strzale Kabały. Ósma minuta tego meczu. Cały czas bez tego, co jest solą futbolu, bez bramek. Przejmuje piłkę Igor Żilin. Kolejny niecelny strzał reprezentantów Rosji. I od bramki Łukasz Miśkiewicz.
Pieńkowski. Do środka, ale dobrze, bez respektu dla rywali, bez zbędnej bojaźni przystąpili do tego meczu biało-czerwoni. Jegor Putikin. Walerii Sadowski. Walerii Sadowski po ziemi, do przodu jest Aslambek Szachbulatow. Wybijają Polacy. Krystian Kapon. Okazja dla naszych. Kapon. Krystian Kapon ma w środku Łastowskiego. Piłka w kierunku Bartosza Łastowskiego. Dobrze Walerii Sadowski. Nie koniec tej akcji. Jeszcze biało-czerwoni. Teraz jednak piłka już w posiadaniu Rosjan. Igor Żilin. Igor Żilin i Miśkiewicz. Bez problemów. Bramkarz naszej kadry. Uwaga, Adam Mierzyjew. Kapitalnie w tej sytuacji Marcin Guszkiewicz. Gamaonow, Żilin, Walerii Sadowski. Gamaonow musi postawić pieczęć na każdej akcji swojego zespołu. Gracz z numerem 5. Adam Mierzyjew. Guszkiewicz, Marcin Guszkiewicz po raz kolejny zatrzymał rywali. Kabała. Rafał Pieńkowski. Pieńkowski do przodu, za mocno. Od bramki zacznie Jegor Putykin, goalkeeper reprezentacji Rosji. Będzie zmiana w drużynie reprezentacji. Zmiana w naszej kadrze. Zmiana w drużynie rosyjskiej. Z boiska schodzi Adam Mierzyjew, a w jego miejsce z czwórką Timur Aliyev. Podwójna zmiana w drużynie Rosji jest też na murawie boiska Bislan Szagbijew. I Rosjanie. I uwaga, w ataku reprezentacja Rosji. Aslambek Szachbulatow. Kabała. Mateusz Kabała. Mateusz Kabała po linii. Skutecznie jednak w defensywie Rosjanie. Tylko spokojnie, przyjechać cały czas rozważnie niezależnie właśnie od trenera Dregosz. I Rosjanie, prawe sektory boiska, Timur Aliyev. Timur Aliyev, zablokowane to podanie. Będzie aut dla reprezentacji Rosji. A jednak z narożnika boiska zaczęli Rosjanie. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow z dystansu. Jeszcze rykoszet. To mogło zmylić Miśkiewicza. Jeszcze raz z narożnika boiska Rosja. Jeszcze raz Aleksander Korzakin. Wybija Krystian Kapon. Uwaga, jest uderzenie zablokowane. Gamaonow. Timur Aliyev. Uwaga, Igor Żilin. Żilin! Na nasze szczęście obok bramki uderza pomocnik reprezentacji Rosji. I Miśkiewicz. Przemysław Świercz, kapitan naszej kadry. Niedokładnie Świercz, uwaga, Igor Żilin. Wybija Bieńkowski, Kabała. Bartosz Łastowski wyprzedzony przez rywala. Od bramki zaczną Polacy. Miśkiewicz do Bieńkowskiego. Jeszcze raz Miśkiewicz, Łastowski. Bartosz Łastowski, Łastowski goni go Gamaonow.
Łastowski do środka. Jest Mateusz Kabała. Mateusz Kabała, jest gwizdek sędziego, faulowany reprezentant Polski. Będzie rzut wolny, szybkie wznowienie naszego zespołu. Jednak już piłka dla drużyny rosyjskiej. Igor Gamaonow. Timur Aliew. Igor Gamaonow. Timur Aliew. Aleksander Korzakin. Wisłan Szachbijew. Gamaonow. Korzakin. Spokojnie budują ten atak Rosjanie. Walerii Sadowski. Będzie rzut rożny dla ekipy rosyjskiej. Już zmierza do narożnika boiska etatowy wykonawca rzutów rożnych w reprezentacji Rosji, Aleksander Korzakin. Piętnasta minuta tego spotkania. Korzakin krótko, Walerii Sadowski. Uwaga, jest uderzenie na dalszą bramkę. Miśkiewicz nogą. Dał tu Rosjanie. Igor Gamaonow. Igor Żilin. Igor Żilin. Domagali się odgwizdania przewinienia Rosjanie. Milczał jednak gwizdek sędziego. Gramy dalej. Polacy. Kapłon. Kabała. Jeszcze raz Kapłon. Ładnie z pierwszej piłki, ale niedokładnie. 14-letni Krystian Kapłon. Jegor Putykin. Gamaonow. Do linii bocznej. Prawa flanka. Korzakin. Już przeniesiony ciężar gry na lewą stronę. Szachbijew. Gamaonow. Timur Aliew. Po ziemi do Igora Żilina. Igor Żilin. Żilin pokusi się o bezpośredni strzał. Krystian Kapłon. Jest gwizdek sędziego. Przerwana gra. Faul naszego reprezentanta. I ustawia mur Łukasz Miśkiewicz. Trzech reprezentantów Polski w murze. Igor Żilin broni to Miśkiewicz. Fantastycznie. Bramkarz naszej kadry. Kolejna świetna interwencja Miśkiewicza w tym spotkaniu. Rzut rożnego Rosjanie. Uwaga. Igor Żilin. Jeszcze jeden strzał na naszą bramkę. I po raz kolejny Łukasz Miśkiewicz. Z autu zaczną Rosjanie. Zacznie grający z szóstką Bislan Szachbijew. Timur Aliew. Igor Gamaonow. Przemysław Świercz. On wyjaśnia sytuację. I Rosjanie. Timur Aliew. Do boku. Teraz piłka po linii. Walerii Sadowski. Sadowski opuszcza futbolówka plac gry. Piłka dla biało-czerwonych. I czas wzięty przez trenera naszej kadry, Marka Dragosza.
Niespełna 18 minut tego meczu za nami. Jak na razie 0-0. Czy są na trybunach jacyś młodzi bramkarze? Ręka do góry. Przerwy potrzebujemy do konkursu kilku bramkarzy. Czy znajdą się chętni? Raz, dwa, trzech, czterech. Okej, a więc znajdą się bramkarze. Trzeba mieć legitymację, że jestem bramkarzem. Nie w klubie nocnym, tylko w klubie piłkarskim. To jest warunek. Będzie konkurencja, będzie można wygrać rękawice bramkarskie, a więc proste. Będziemy strzelać rzuty karne. Tak. Mam nadzieję, że są chętni. Rękawice z moim autografem. Nikt nie chwycił żartu. Myślę, że z autografem naszego bramkarza powiedziano się fantastycznie i aby tak dalej. Spokojnie, skoncentrowany. Nie ustraszajmy go. Wracamy do gry. Wracamy na boisko, wracamy walczyć. Wracają na boisko obie siódemki, reprezentacja Polski i reprezentacja Rosji. Finał, piąta edycja, Football Cup. Jak na razie 0-0. Żadna drużyna nie zbliżyła się do tego, aby podnieść się puchar w górę. Z autu Polacy, Rafał Bieńkowski. Łukasz Miśkiewicz. Łukasz Miśkiewicz do przodu, jest Łastowski. Przegrał walkę z rywalem Bartosz Łastowski. Uwaga, Rosjanie, Adam Mierzyjew zakończył swój rajd na kapitanie naszej kadry. Igor Żilin. Gamaonow. Igor Gamaonow. Coraz bliżej naszej bramki. Uwaga, Gamaonow. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze duże zamieszanie. Spory chaos. Wyjaśnia wszystko Przemysław Świerć. Jeszcze uderzenie. Miśkiewicz. Jeszcze jeden strzał. I po raz kolejny wybijają piłkę Polacy. Teraz prawdziwe oblężenie naszej bramki. Igor Żilin. Nie żyje! Minimalnie nad górną poprzeczką naszej bramki. Zacznie Łukasz Miśkiewicz. To on broni dostępu do naszej bramki. W tym finale nie Marek Zadębski, niepopularny dziadek. Kabała. Miśkiewicz. Łukasz Miśkiewicz daleko, mocno do przodu. I przy piłce jego vis-a-vis Jegor Putykin. Gamaonow. Adam Mierzyjew. Walerij Sadowski. Igor Gamaonow, prawe sektory boiska. Walerij Sadowski. Islan Szakbijew. Islan Szakbijew, uwaga, piłka w nasze pole karne. Guszkiewicz, Świerć. Gaszą ten pożar w naszym polu karnym biało-czerwoni. Pięć minut do zakończenia pierwszej połowy. Cały czas bez goli. Gamaonow. Inny przebieg ma to spotkanie niż to w fazie grupowej, kiedy Rosjanie szybko zdobyli bramkę i zwyciężyli Polaków 3-0. Uwaga, prawą stroną próbują Rosjanie. Piłka wraca do środka, Gamaonow. Adam Mierzyjew przegrywa pojedynek z Krystianem Kaponem, jednak sędzia przerywa grę. Piłka dla reprezentacji Rosji, faul młodego reprezentanta naszego kraju. Dwóch zawodników Polski w burze.
I uwaga. Igor Gamaonow. Adam Mierzijew. Adam Mierzijew. Mierzijew. Krystian Kapun. Znakomicie. Mateusz Kabała. Do przodu. Za mocna jednak ta piłka do Bartosza Łastowskiego. To było podanie jedno z cyklu. Tyk na zapalenie płuc. Nie miał szans dojść do tego podania. Popularny MES i Rosjanie. Gamaonow. Aut dla Rosji. Walerii Sadowski. Szakbijew. Uwaga, uderzenie, rykoszet. Aut dla ekipy Rosji na wysokości pola karnego biało-czerwonych. Szybkie wznowienie ekipy rosyjskiej. Adam Mierzijew. Igor Gamaonow. Uwaga, będzie groźnie, jest uderzenie Kabała. Blokuje ten strzał Waleriego Sadowskiego, Mateusz Kabała. Krystalizuje się powoli przewaga ekipy rosyjskiej w tym spotkaniu. Nasi ograniczają się do kontrataku. Adam Mierzijew. Uwaga, błąd naszych zawodników. Adam Mierzijew, Mierzijew. Igor Żilin przy linii końcowej. Sadowski do tyłu. Gamaonow zmienia stronę. Wisla Szakbijew. Igor Gamaonow. Wisłan Szakbijew, Wisłan Szakbijew, jest uderzenie zablokowane. Kabała, szansa na kontrę dla naszych. Kabała, Sadowski, Mateusz Kabała, szybszy reprezentant Polski. Mateusz Kabała, Kabała walczy z Gamaonowem. Ależ ambicja, ależ wola walki. Piłka dla ekipy rosyjskiej. Taka jest optyka na tę sytuację arbitra głównego. I Rosja nie dojdzie do tej piłki. Wisłan Szakbijew. Z autu biało-czerwoni. Rafał Bieńkowski. Łastowski. Bartosz Łastowski do środka. Jest Krystian Kapłon. Krystian Kapłon. Próba prostopadłej piłki w kierunku Łastowskiego. Znakomicie jednak antycypował to zawodnik ekipy rosyjskiej. Przecięte to podanie już w ataku drużyna rosyjska. Bieńkowski do przodu. Łastowski. Bartosz Łastowski. Znakomicie w obronie Igor Gamaonow. Ostatnie sekundy pierwszej części spotkania. Rafał Bieńkowski zacznie z autu. Rafał Bieńkowski do Kabały. Mateusz Kabała przy linii końcowej. Wybijają mu piłkę Rosjanie. Jeszcze raz z autu Rafał Bieńkowski. Rafał Bieńkowski wybija Gamaonow. Muszą wracać do obrony Polacy. Znakomicie. Marcin Guszkiewicz. Zasłużone brawa dla reprezentanta naszego kraju. Bieńkowski do Guszkiewicza. Uwaga, Gamaonow. Igor Gamaonow. Będzie groźnie. Gamaonow. Jeszcze odegranie. Igor Żilin. Igor Żilin. Gamaonow. Szakbijew. Zablokowane to uderzenie.
I koniec pierwszej części tego spotkania. 25 minut meczu za nami. Finał AFootball Cup 2016. Polska-Rosja bez bramek do przerwy. Tyle na razie. Proszę pozostać z nami. Za niespełna 10 minut wracamy na drugą połowę tego meczu. Raz, proszę, chodź, chodź, chodź. Czarny, ty masz niebieską. Misiu, naucz się koloru. Panowie, tak, tutaj ładna koszulka. Chodź. Jeden tutaj, gdzie już chodź tej kolorowej. Chodź. Za mały chłopak, bo będzie... Chodź tutaj 98. Tak, jesteś w klub. Koszty, tak, koszty. Chodźcie, dobrze, kochani. Szybka konkurencja. Ustawcie się na środku boiska, jeśli mogę, albo najlepiej w polu karnym. Idźcie w pole karne, tam jest wasze miejsce. Ilu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Weź mnie, weź mnie. Jak to brzmi, człowieku? Weź mnie. Poproś mnie. W białej koszulce, chodźcie. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Biała, sześć. Dobrze, kochani, myślę, że wystarczy. Wystarczy, dobra, wystarczy, bo mamy mało czasu, a konkurs będzie trudny. Poproszę pana prezesa, panie prezesie, bardzo proszę. Panowie, wy w pole karne wchodzicie, w pole karne. Brawa dla pana prezesa, on będzie celem. Na czym polega konkurencja? Uwaga. Ustawisz się mniej więcej w tym... Poczekaj, tutaj, o w tym miejscu, tutaj, tu ma. Tutaj stoi prezes. Kochani, bramkarze nie tylko bronią, ale również bramkarze powinni potrafić, umieć podać piłkę celnie do zawodnika, który wychodzi na pozycję. A więc teraz, po kolei, każdy z was będzie uderzał piłkę. Piłka, która będzie najbliżej naszego zawodnika, ten bramkarz otrzymuje rękawicę. Proste? Banalne. Proszę, brawa dla zawodników. Macie po jednej próbie, jesteście najlepsi, a więc pokażcie to. Wystarczy spokojnie. Tam, gdzie piłka się dotknie ziemi, tam staje zawodnik. Rozumiesz? Trzeba górą, oczywiście, nie po ziemi. Górą. Kto zaczyna? Nie ma chętnych? Proszę bardzo, odważny. Jak masz na imię? Ja Darek, bardzo miło. Słuchajcie. Umawiamy się, że strzelamy może z piąteczki, a więc ustawiasz sobie piąteczkę, każdy bramkarz wie, o co chodzi. Ustawiamy. Poczekaj chwilę, bo ja będę wołał się w miejsce, gdzie piłka uderzy. Proszę bardzo. Ładnie. I ty się ustawiasz w tym miejscu. Tutaj. Chodź, stań. Przypominam, że u nas wszyscy wygrywają, a więc warto stanąć. No nie masz siły, zmęczenie, krzyczy cały czas, dobrze, piątka. Okej, okay, tutaj stoisz, w tym miejscu, dobrze? Brawa na niego, kochani, brawa na niego. Jak masz na imię? Jak? Xavier? Dobrze, Xavier, proszę bardzo. Xavier. Xavier ustawia się w tym miejscu, chodź. On początkujący bramka, brawa dla niego! Jak masz na imię? Olek? Dobra, spokojnie. Olek, wierzę w ciebie. Olek. A gdzie będziesz stał teraz ty? Tutaj. Proszę bardzo, spokojnie, ja się zajmę piłką. Ej, przesunął się! Tak, oszukuję! Tutaj mam lożę. Jak masz na imię? Łukasz. Dobra, Łukasz, uważaj, prezes, bo to może być dobry trafienie. Łukasz. Dobra, chodź Łukasz. Zobaczcie, zobaczcie, ale nie jest najbliżej. Chodź Łukasz. Podajcie piłkę, panowie, podajcie piłkę. Chodź Łukasz tutaj. No, słuchaj. Jakie buty? Nie wiem. Ale podałeś piłkę, przyjacielu, no dziękuję ci bardzo. Stój, nie, stój, 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 ja podam. Tu stoi na teraz, dobra. Jak masz na... Jak? Marcin, Marcin, bez bucików, poczekaj. Dawaj penalki!
Chciał słyszeć. Są z tobą. Dokładnie w tym miejscu. No, jest nieźle. Na tej samej wysokości jest szansa. Pójdzie z bosą, tak jest. I ostatni. Na piątce, a więc nie na 8 metrze, tylko na piątce, czyli musisz wejść po lekarniczkę. Ok, ustawiasz. No, to jest ważne, ustawia sobie gdzie chce. Jak masz na imię? Jak? Tobiasz! Tobiasz! Mobiasz, nie? Tobiasz! Ogłosłeś! Mobiasz! Dawaj, Tobi! Tutaj, spokojnie, bo to jest, kochani, naprawdę bardzo blisko. I teraz jedno pytanie. Stań tutaj. Czy ktoś uważa, że potrafi lepiej? Przypominam, że jeśli będziecie gorsi od nich, płacicie za nagrodę. Czy są chętni? Dobra, ja zaryzykuję. Tutaj stoisz. Tu. Ja zaryzykuję, dobra? Przesuń się tam, gdzie będzie piłka. Ostatnie uderzenie. Jak masz na imię? Darek. Przyjechałem z daleka. Podciągaj jeszcze. Dawaj Janka! Nie te buty. Takie bardziej hipsterskie założyłem do tego. No dobrze, no to teraz mierzymy. Poczekaj, poczekaj, moje stopki, nie twoje. Poczekaj, bo twoje będą inne niż ty. Uwaga. Kto wygrał? Tu stałeś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i pół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i pół. No nie, no to grywka! Kto wygrał? Moje? Ja wygrałem? Ty osób, czyli ty byłeś drugi, tak? Ty miałeś ile? 13,5? Ty miałeś te... Nie, on by miał więcej, miał więcej. Nie, ja jestem przygotowany na taką ewentualność. Ty i ty otrzymujecie rękawice, a wy koszulki dla waszych dziewczyn. Proszę, brawa, brawa, brawa. I chodźcie ze mną, zaczynamy drugą część. Brawa na bramkarzy, chodź. Zaczynamy drugie, 25 minut. Ostatnie, 25 minut, piątej edycji Am Football Cup. A ty wszędzie się kręcisz? Witam Państwa ponownie. Po przerwie wracamy na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej 44 w Warszawie. Piąta edycja Am Football Cup. Finał Polska-Rosja. Jak na razie bez goli. Rosjanie już gotowi do walki w drugiej połowie. Gotowi, aby
powalczy w tych ostatnich być może 25 minutach tego turnieju. No i Polacy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Słyszą Państwo nasz okrzyk bojowy i kto wygra mecze? Polska, Polska, Polska. No oby, trzymamy kciuki. Do boju, panowie. Od środka zacznie reprezentacja Rosji. Jeszcze czekamy na sędziów. Wszystko gotowe. Druga połowa wielkiego finału Polska-Rosja. Igor Gamaonow. Walerii Sadowski. Walerii Sadowski na prawe skrzydło. Jest numerem czwartym Timur Aliew. Adam Mierzijew. Marcin Guszkiewicz. Oszukany przez rywali. Zawodnik naszej kadry będzie out dla ekipy rosyjskiej. Gamaonow. Przejmują Polacy. Łastowski. Krystian Kapłon. Krystian Kapłon. Bartosz Łastowski. Bartosz Łastowski. Przecina to podanie grający z piątką Igor Gamaonow. Podpora defensywy ekipy rosyjskiej. Jegor Putikin, golkiper reprezentacji Rosji. Walerii Sadowski. Igor Gamaonow. Timur Aliew. Igor Gamaonow. Walerii Sadowski. Lewa flanka. Walerii Sadowski. Sadowski do środka. Uwaga, Adam Mierzijew. Mierzijew. Piłka odbita od naszego reprezentanta. Bartosz Łastowski. Przejmują Rosjanie. Gamaonow. Kapłon. Krystian Kapłon do Łastowskiego. Bartosz Łastowski czeka na wsparcie, czeka na kolegów z zespołu. Sierć. Uwaga i dobrze głową Walerii Sadowski. Miejskie trybuny jakby czekały na bicie dzwonów. Naprawdę, moi drodzy, na was liczymy. Polska liczy na was. Prosimy o doping. Jak najgłośniej. Polska! Z autu Polacy. Bieńkowski w pole karne. Dobrze głową Aslambek Szakbulatow. Walerii Sadowski. Timur Aliew. Jeszcze raz Sadowski. Adam Mierzijew. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow. Walka w środku pola. Przewracany Mateusz Kabała. Gramy dalej. Taka jest decyzja sędziego. Krystian Kapłon. Kapłon do przodu. Łastowski. Będzie okazja dla naszych. Łastowski. Ostro tam potraktowany reprezentant Polski. Gramy jednak dalej. Korzakin. Aslambek Szakbulatow. Igor Gamaonow. Do prawej strony. Aleksander Korzakin. Adam Mierzijew. Dobry powrót Marcina Guszkiewicza. I Łastowski uprzedzony przez reprezentanta Rosji. Faulowany jednak w tej sytuacji. Łastowski faulował Aslambek Szakbulatow. Od rzutu wolnego zaczną Polacy. Krystian Kapłon. Krystian Kapłon, Gamaonow. Putikin.
I uwaga, Polacy. Za mocne. To podanie w kierunku Bartosza Łastowskiego. Timur Aliew. 30 minuta tego spotkania. Cały czas bez goli. Jeśli takim rezultatem zakończyłoby się to spotkanie, będzie nas czekała dogrywka 2 razy 10 minut. Gamaonow. Igor Gamaonow. Zgubiona kula przez Łastowskiego. W ataku ekipa Rosji. Uwaga. Coraz bliżej naszej bramki Rosjanie. Mieszał się w to wszystko Rafał Bieńkowski. Ale będzie rzut wolny dla ekipy rosyjskiej. Aleksander Kozakin. On przymierza się do wykonania tego rzutu wolnego. Dwóch biało-czerwonych, trzech biało-czerwonych w murze. Aleksander Kozakin, uwaga, będzie groźnie, ale szofiarnie w tej sytuacji reprezentant Polski Krystian Kapłon. Rosjanie. No zamknęli teraz biało-czerwonych pod własną bramką. Od bramki zacznie Łukasz Miśkiewicz. Kabała. Z autu Polacy. Marcin Guszkiewicz. Timur Aliew wyprzedził Łastowskiego. Aleksander Kozakin. Uwaga. I jest Miśkiewicz. Będzie korner dla ekipy rosyjskiej. 32 minuta meczu. Teraz jeszcze narazają się sędziowie. Będziemy mieć jednak rzut wolny dla ekipy rosyjskiej. Około 9, może 10 metrów do bramki biało-czerwonych. Ustawia piłkę Aleksander Kozakin. Jest niezwykle groźny w tym spotkaniu. Zawodnik z numerem 13. Jest też Igor Żilin. To on chyba będzie uderzał na naszą bramkę. Skupiony, przyczajony, sfokusowany na futbolówce. Między słupkami Łukasz Miśkiewicz. Igor Żilin. Piłka na nasze szczęście trafia w mur. Jeszcze trafił Igor Żilin swojego kolegę z zespołu, a więc od bramki Polacy. Drodzy Państwo, wszyscy razem, rodziny, tam widzę stoją, kochani, oglądamy, ale razem krzyknijmy głośno. Piłka podnie środkową, Krystian Kapłon w kierunku Łastowskiego, Bartosz Łastowski, ile ma tylko sił w płucach, Łastowski do środka, Walerii Sadowski, dobrze ustawiony defensor drużyny rosyjskiej, Kabała, Mateusz Kabała, Kabała, Mateusz Kabała, dobrze się zastawia gracz z numerem 20. Bieńkowski, było blisko bramki samobójczej Gamaonowa. Będzie jeszcze rzut rożny dla naszej ekipy. Z narożnika boiska zacznie Bartosz Łastowski, popularny Messi. 34. minuta tego meczu. Łastowski, uwaga, będzie groźnie, wybijają Rosjanie. Igor Żilin, szansa na kontrę dla ekipy rosyjskiej. Muszą wracać się Polacy. Igor Żilin jeszcze oddanie tej piłki. Zgubił futbolówka Sambek, szlak Bulatow. Domaga się rzutu rożnego reprezentant Rosji, ale zaczniemy od bramki. Zacznie Łukasz Miśkiewicz. Łastowski, przy nim blisko Walerii Sadowski, Bartosz Łastowski, do środka,
Tracą piłkę Polacy. Za łatwo. Sadowski. Igor Żilin. Igor Żilin. Teraz dobry odbiór jednego z naszych reprezentantów. Kabała. Mateusz Kabała. Faulowany tuż przy linii środkowej. Kobiety również klaszczą, kobiety również szczyczą. Dwie kobiety. Staje nas zawodnik, brawo dla naszego zawodnika. Wielkie brawo, będzie się oczywiście Mateusz Kabała. I od rzutu wolnego Polacy. Uwaga Przemysław, świerć na bramkę, Jegor Putikin. Pewnie i spokojnie. Timur Alijew. Igor Żilin. Igor Żilin prawą stroną boiska. Żilin do przodu, jest Aslambek Szarbulatow. Uwaga, Korzakin Miśkiewicz. I Polacy. Rafał Bieńkowski. Łastowski. Bartosz Łastowski jest w przodu, Krystian Kapon, piłka właśnie do niego. Jednak to podanie od Łastowskiego za mocne. Jest czas dla ekipy rosyjskiej. Ruslan Girziszew ma coś do przekazania swoim podopiecznym. I wracają już na boisko obie drużyny. Polska, Rosja, wielki finał One Football Cup 2016. Cały czas bez goli. Do końca jeszcze około 14 minut. Wracają na boisko drużyny. Oczywiście witamy z wami. Bardzo proszę, brawa dla jednej i drugiej drużyny. Kilka dobrych akcji i biało-czerwonych, i drużyny Rosji, ale Jegor Putikin. Złotą bramkę. 37 minuta. Walerii Sadowski. Jeszcze dużo czasu. Sadowski, ponownie on. Timur Alijew. Igor Gamaonow. Aslambek Szarbulatow. Uwaga, będzie groźnie! Piłka nad poprzeczką po uderzeniu Korzakina. Sporo teraz ze szczęścia mieli biało-czerwoni. Od bramki Miśkiewicz. Łastowski. Bartosz Łastowski, Łastowski. Prawą stroną boiska, blisko niego Sadowski. Bartosz Łastowski. Bartosz Łastowski, blisko niego Walerii Sadowski. Bartosz Łastowski zablokowany jego strzał. Jest rzut rożny dla naszej kadry. Bartosz Łastowski spod chorągiewki. 38 minuta meczu. Łastowski w pole karne. Wybija Gamaonow. Igor Żilin. Ruszają do przodu Rosjanie. Brawa za tę interwencję dla Mateusza Kabały. Gamaonow. Timur Alijew.
flambek. Szachbulatow. Szachbulatow. I Miśkiewicz. Ładnie Guszkiewicz głową do naszego bramkarza. Łastowski. Bartosz Łastowski. Ponownie przy futbolówce. Blisko niego Igor Żylin. Krystian Kapun. Igor Żylin. Szachbulatow i Kozakin. Igor Żylin. Przed rokiem w wielkim finale Polacy przegrali z Turcją 1-2. No dzisiaj wszyscy życzylibyśmy sobie triumfu biało-czerwonych. Faulowany Łastowski przez Żylina. Podnosi się już Bartosz Łastowski, najskuteczniejszy strzelec naszej kadry na tym turnieju. Od rzutu wolnego zacznie Marcin Guszkiewicz. Marcin Guszkiewicz, pole karne, uwaga, Kapała głową Putikin. Timur Aliew. Igor Gamaonow. Walerii Sadowski. Walerii Sadowski. Piłka w środku pola. Łastowski. Walerii Sadowski. Igor Gamaonow. Timur Aliew. Lewa strona. Walerii Sadowski. Ostatnie 10 minut regulaminowego czasu. W ataku Rosja. Igor Żylin. Igor Żylin. Miśkiewicz. Znakomicie. Nogami w tym spotkaniu. Łukasz Miśkiewicz. Kabała. I długa piłka do przodu jest. Krystian Kapun. Timur Aliew. Poza linię boczną. Bez ryzyka. Defensor Rosji. Krystian Kapun z autu. Aslambek Szachbulatow do Igora Żylina. Igor Żylin, prawą stroną boiska. Igor Żylin, Igor Żylin. Przejmują Polacy. Guszkiewicz do Krystiana Kapuna. Krystian Kapun. Do Łastowskiego, Bartosz Łastowski, Łastowski przy linii końcowej. Bartosz Łastowski, Sadowski poza linię boczną. Będzie aut dla biało-czerwonych na wysokości pola karnego rywali. To już 42 minuta. Z 18, 14-letni Krystian Kapun. Krystian Kapun. Łastowski. I piłka dla ekipy rosyjskiej. Timur Aliew. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow, błąd Gamaonowa, Łastowski, Bartosz Łastowski, Igor Putikin. To mogła być piłka meczowa dla biało-czerwonych. Igor Putikin wygrywa pojedynek z Bartoszem Łastowskim. Najlepsza sytuacja biało-czerwonych w tym spotkaniu. Jeszcze nasi z autu. Wybijają Rosjanie. Z autu Guszkiewicz. Świercz. Przemysław Świercz. On teraz jak na kapitana przystało. Chce dać sygnał do ataku biało-czerwonym. Przemysław Świercz w narożniku boiska. Piłka dla biało-czerwonych.
i Przemysław Świerć głową Gamaonow. Po zakończonym spotkaniu oczywiście ceremonia dekoracji najlepszych drużyn, wszystkich drużyn, które brały udział Antidote 2016. Nagrody indywidualne. Guszkiewicz, Marcin Guszkiewicz do linii końcowej, Bartosz Łastowski. Łastowski, z autu zaczną Polacy. Jeszcze raz Guszkiewicz. Marcin Guszkiewicz wybija, Walerii Sadowski. Aut dla naszych. Jego putiki do Waleriego Sadowskiego. Teraz ostro, bezpardonowo potraktowany Ruslan Zamakow. 45. minuta meczu. I uwaga. Rosjanie. Było przyjęcie piłki ręką. Zaczną biało-czerwoni. Kabała do Łastowskiego. Łastowski. Blisko niego Gamaonow. Łastowski. Bartosz Łastowski. Łastowski natychmiast podwajają. Potrajają krycie reprezentanci Rosji. Faulowany Bartosz Łastowski. Piłkarz Gryfa Szczecin. Rzut wolny dla Polski. Rafał Bieńkowski. Trzech zawodników ekipy Rosji w murze. Potrafi silnie uderzyć z dystansu Rafał Bieńkowski. Rafał Bieńkowski na bramkę. Jegor Putikin. Ruslan Zamakow. Przemysław Świerć, kapitalnie, w defensywie kapitan reprezentacji Polski. Świerć do Łastowskiego, ten tyłem do bramki. Ruslan Zamakow. Teraz kolejny, dobrze, w obronie Polacy, ale teraz otrząsnęli się trochę z tej przewagi ekipy rosyjskiej, nasi reprezentanci. Adam Jerzyjew. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow! Ależ fantastycznie! Łukasz Miśkiewicz! Zaprzeczył wszelkim prawom ciążenia przy tej interwencji Łukasz Miśkiewicz. Fantastycznie bramkarz naszej kadry. Uwaga, jest dośrodkowanie, pędzie groźnie. Łastowski. Bartosz Łastowski zatrzymany. O czas prosi Marek Dragosz. Jest czas wzięty przez trenera naszej reprezentacji Marka Dragosza, więc minuta przerwy, minuta na złapanie oddechu, na przekazanie ostatnich wskazówek. Thank you.
48 minuta meczu. Już na boisku obie reprezentacje. Krystian Kapun. Walerii Sadowski. Krystian Kapun, 14-letni reprezentant Polski. Krystian Kapun, Kapun! Ależ ambicja, ależ wola walki tego młodego chłopaka. I od bramki zacznie Igor Putykin. Przypominam, jeśli ten mecz zakończy się bezbramkowym rezultatem, wówczas czekać nas będzie dogrywka 2 razy 10 minut. Dał tu Walerii Sadowski. Igor Gamaonow. Walerii Sadowski, uwaga, coraz bliżej naszej bramki Rosjanie. Z autu Polacy. Piłka pod pole karne aktualnych mistrzów świata. Mierzyjew. Żilin. Zastopowana ta akcja. Aslambek Szakbulatow. Sadowski. Timur Aliew. Walerii Sadowski w kierunku naszej bramki. Nieporozumienie w szeregach naszego zespołu. Jest na posterunku Łukasz Miśkiewicz. A strzelał Igor Żilin. Teraz będzie wymiana sprzętu u Mateusza Kapały. Końcówka regulaminowego czasu. Z autu Polacy. Piłka w kierunku Łastowskiego. Bartosz Łastowski przy linii bocznej. Bartosz Łastowski. Przy nim masz dwóch rywali. Wywalczył aut dla naszego zespołu Łastowski. Zostawia piłkę Kabale. Nie, przepraszam, Bieńkowskiemu. Rafał Bieńkowski, uwaga, będzie szansa, Krystian Kapun. Przy nim Gamaonow. Próbował nabić się, mówiąc językiem piłkarskim, rywala Krystian Kapun. Ostatni gwizdek w tym regulaminowym czasie. Finał 5. edycji Football Cup 2016. Polska-Rosja bez goli. Za chwilę pierwsza połowa dogrywki. Będziemy grać 2 razy 10 minut. Proszę pozostać z nami. Thank you.
Kuba mocno! Ruszyli sędziowie, a więc rozpoczynamy ostatnie 20 minut meczu o brąz, rzuty karne, czy również o złoto? Decydować o złocie, decydować będą rzuty karne. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni wykorzystają tą jedną cudną akcję, którą teraz w pierwszych 10 minutach, mam nadzieję, przeprowadzą. Wszyscy tutaj jesteśmy po to, aby dopingować, aby oklaskiwać ludzi, którzy walczą, którzy pokazują, że można, moi drodzy. Ludzie po amputacjach, którzy kiedyś grali w piłkę normalnie z drużynami, wypadki sprawiły, że musieli się podnieść, no i podnieśli się, pokazują wszystkim. Nie poddajemy się, walczymy, dlatego teraz, kochani, nie jako dla sportowców, tylko jako dla ludzi. A Football Cup 2016, finał Polska-Rosja, czas zacząć pierwszą część dogrywki. Jak na razie bez goli, wyrównane spotkanie z lekką przewagą ekipy Rosji. Od środka tę pierwszą część dogrywki zaczną biało-czerwoni. Jest Bartosz Łastowski, jest Krystian Kapłon. Kto bardziej wytrzyma kondycyjnie to spotkanie? Łastowski do Przemysława Świercza. Bieńkowski. Rafał Bieńkowski w kierunku Krystiana Kapłona. Dobrze jednak ustawiony w defensywie zawodnik ekipy Rosji. Jegor Putykin. I Rosjanie. Aslambek Szach-Bulatow. Igor Żilin. Igor Żilin, uderzenie niestety, 1-0 dla ekipy Rosji, Igor Żilin. Pierwsza minuta dogrywki, Rosja wychodzi na prowadzenie. Liczymy na szybką odpowiedź biało-czerwonych. Proszę, brawa dla biało-czerwonych, brawa dla biało-czerwonych, jesteśmy z wami. I od środka Polacy, Łastowski. Kabała. Guszkiewicz. Świercz.
Przemysław Świercz. Marcin Guszkiewicz, Przemysław Świercz. Guszkiewicz. Łastowski, Walerii Sadowski skutecznie walczył z naszym zawodnikiem. Od bramki zacznie Igor Putykin. Leży na murawie boiska jeden z naszych reprezentantów. Jest teraz przerwana gra. Jest już rehabilitantka naszego zespołu na murawie boiska. Na pewno trudy tego turnieju doskwierają już wszystkim. Dwa ciężkie dni dla tych graczy. No i opuszcza boisko Marcin Guszkiewicz. I właśnie o to chodzi. Teraz w tym momencie jesteśmy najbardziej potrzebni. Miejsce Guszkiewicza z 16 Jakub Kożuch, na co dzień Lampard Warszawa. Putykin. 1-0 prowadzą Rosjanie po golu Igora Żilina w pierwszej części, w pierwszej minucie dogrywki. Out dla Rosji. Uwaga, piłka pod nasze pole karne. Jest uderzenie Żylina, broni Miśkiewicz. Gamaonow. Bartosz Łastowski. Przewracany przy linii środkowej, jest odgwizdany faul. Gest fair play, ładny gest Igora Gamaonowa, podniósł naszego reprezentanta. I zacznie Rafał Bieńkowski. Pięć minut pierwszej części dogrywki za nami. Rafał Bieńkowski niedokładnie. Walerii Sadowski z autu. Łastowski. On na aut. Drugi rok z rzędu. Biało-czerwoni w finale. Rok temu przegrany mecz z Turcją. Jak będzie teraz? Cały czas jeszcze otwarty rezultat tego meczu. Tylko 1-0 prowadzą Rosjanie. Uwaga, Igor Gamaonow. Świercz i Miśkiewicz. Kabała. Mateusz Kabała dynamicznie do przodu. Kabała traci piłkę. Igor Żylin próba uderzenia, zablokowana. Jeszcze Żylin. Uwaga, Igor Żylin, przewraca się reprezentant Rosji. Zaczną Polacy. Łastowski.
Bartosz Łastowski ładnie teraz do Jakuba Kożucha. Walerij Sadowski. Z autu zacznie Rafał Bieńkowski. Na co dzień grający w GKS-ie Góra. Bieńkowski, uwaga, trafia w reprezentanta Rosji Igora Żilina. Będzie rzut rożny dla naszej kadry. Już zmierza do narożnika boiska Mateusz Kabała. Jeszcze raz za autu Rafał Bieńkowski. Wysokość pola karnego rywali. 8 minuta pierwszej części dogrywki. Rafał Bieńkowski płasko w pole karne. Uwaga, duże zamieszanie, putyki. Brawo Kuba! Aslambek Szachbulatow do środka, Żilin. Bislan Szachbijew. Ćwierć. Christian Kapłon tam naciskany pod presją. Christian Kapłon, blisko niego Igor Żilin. Strzelec jedyny jak do tej pory bramki w tym spotkaniu. I Polacy. Niecelnie do Kabały. Mierzijew, Aslambek Szachbulatow. Ładnie teraz Jakub Kożuch. Piłka dla naszych. Kabała. Jakub Kożuch w kierunku Łastowskiego. Przecina to podanie. Bislan Szachbijew. I Rosjanie, Igor Żilin. Igor Żilin. Aut dla ekipy rosyjskiej. Żilina, więc strzelec jedynej bramki jak do tej pory. Od bramki zacznie Polska. Miśkiewicz. Kabała. Aslambek Szachbulatow. Aslambek Szachbulatow. Rykoszet. Będzie rzut rożny dla Zbornej. Aleksander Kożakin już w narożniku boiska. Kożakin krótko z Szachbulatowem. Uwaga, jest uderzenie. I koniec pierwszej części dogrywki. 1-0 prowadzi Rosja po golu Igora Żilina. Za chwilę wracamy na drugą połowę.
Krótka przerwa, zawodnicy wracają na boisko. No to jeszcze jeden taki zastrzyk energii dla biało-czerwonych. Proszę, brawa dla biało-czerwonych. Gramy do końca. Wracamy na drugą część dogrywki. Od środka ekipa Rosji. Rosjanie prowadzą 1-0 po golu Igora Żilina. Jeszcze muszą wykrzesać z siebie resztki sił. Biało-czerwoni jeszcze muszą dać z siebie te 110% w tym wielkim finale Football Cup 2016. Walerii Sadowski, Jegor Putikin, Sadowski. Igor Gamaonow. Igor Gamaonow traci futbolówkę na rzecz naszych, ale tylko na moment. Ponownie Rosjanie. Bislan Szakbijew. Kozakin. Adam Myzijew. Walerii Sadowski. Walerii Sadowski. Jegor Putikin. Od bramki Jegor Putikin. Łastowski. Bartosz Łastowski pozwolił opuścić piłce plac gry. Z autu zacznie Krystian Kapun. Kabała. Sierć. Bartosz Łastowski, uwaga, będzie szansa dla naszych. Jest piłka w polu karnym, Putikin przed siebie. Krystian Kapun. Aut dla Polski. Zacznie Kabała. Mateusz Kabała. Trafia w boczną siatkę. Jegor Putikin. Walerii Sadowski. Igor Gamaonow. 8 minut do zakończenia tego spotkania. Aslambek Szakbulatow. Adam Myzijew. Myzijew z dystansu obok naszej bramki. Na szczęście rozregulowany celownik zawodnika z numerem 10. I Polacy. Krystian Kapun. Kozakin. Miśkiewicz, Jakub Kożuch, Jakub Kożuch, Myzijew, aut dla ekipy Rosji. Sadowski, Kozakin, Jegor Putikin. Adam Myzijew. Piłka po linii, Aslambek Szakbulatow. Jest gwizdek sędziego. Niebezpieczna gra Szakbulatowa, odrzutu wolnego zaczną Polacy. Aut dla biało-czerwonych. Uwaga, popatrzmy, piłka w pole karne ekipy Rosji.
i Jegor Putykin. Sadowski. Uwaga, Łastowski, okazja dla naszej ekipy, ależ pudło zawodnika reprezentacji Polski. Przestrzelił Jakub Kożuch. Ale szkoda tej akcji naszego zespołu. Kożakin. Uwaga. Szakbulatow, Gamaonow, Miśkiewicz! Najwyższym trudem, ale skutecznie Łukasz Miśkiewicz. Kolejna świetna interwencja naszego bramkarza. Sadowski. Ćwierć. Uwaga, Mateusz Kabała, Kabała do Bieńkowskiego. Rafał Bieńkowski, jeszcze raz do Kabały. Świercz. Przemysław Świercz, Kożuch, Łastowski. Łastowski, zablokowany jego strzał, będzie aut dla Polski. Ostatnie 4 minuty tego spotkania. Jeszcze trochę, panowie. A jednak aut dla ekipy Rosji. Zacznie Walerij Sadowski. To Bartosz Łastowski był tym, który ostatni dotykał futbolówki. Fatalnie wybity ten aut przez Sadowskiego. Z autu zaczną Polacy. Bieńkowski. Miśkiewicz. Łukasz Miśkiewicz daleko, mocno do przodu. Gamaonow głową na aut. Ostatnie 180 sekund tego finału. Świercz. Uwaga, Kabała. Czyste wejście Adama Mierzyjewa. Dwóch zawodników reprezentacji Polski na murawie. Christian Kapon i Mateusz Kabała. Proszę, brawa dla Christiana. Kabała już. Podniósł się. Christian Kapon również. Z autu Polacy. Ostatnie fragmenty. Finał One Football Cup 2016. Jeszcze jedna piłka w pole karne ekipy rosyjskiej. Źle to teraz zrobił. Fatalnie Mateusz Kabała. Od bramki Jegor Putykin. On teraz długo będzie celebrował ten moment wznowienia gry. Będą kradli te cenne sekundy Rosjanie. Kożakin. Gamaonow. Igor Gamaonow. Uwaga! Aslambek Szakbulatow. Wysoko nad naszą bramką. Kapon. Łastowski, Bartosz Łastowski ładnie zabrał się z tą piłką. Bartosz Łastowski mocno przestrzelił popularny Messi. Putykin do Sadowskiego. Kapon. Kabała.
Mateusz Kabała do Krystiana Kapłona. Jakub Kożuch-Sadowski wyjaśnia sytuację. Świercz. Kabała. Jakub Kożuch. Krystian Kapłon. Igor Gamaonow. Aslambek Szach-Bulatow. Gamaonow. Wisłan Szach-Bijew. Kożakin. Aleksander Kożakin. Aleksander Kożakin. Do Mierzyjewa, Adam Mierzyjew. Uwaga, jeszcze Kożakin, Miśkiewicz. Kożuch. Jakub Kożuch. I koniec tego meczu, ostatni gwizdek arbitra, piąta edycja AmFootball Cup. Zwyciężają aktualni mistrzowie świata. Rosja w finale po dogrywce pokonuje Polskę 1-0. Chwała zwycięzcom, honor pokonanym. Rosja zwycięzcą piątej edycji AmFootball. Polska tak jak przed rokiem na drugim miejscu, trzecie miejsce Anglia, czwarte Hiszpania, piąte Włochy, a na szóstym miejscu drużyna Francji. Brawo dla naszych, brawo dla biało-czerwonych. Pokazali charakter, pokazali walkę, dali z siebie wszystko, ale Rosja okazała się w tej edycji turnieju lepsza od naszej reprezentacji. Jeszcze raz, Rosja zwycięzcą, Polacy na drugim miejscu. Ja dziękuję Państwu za te dwa spędzone dni z piątą edycją AmFootball Cup. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Za chwilę jeszcze ceremonia zamknięcia, wręczenie pucharu. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko. Łukasz Lubczyński, do usłyszenia. Reprezentacji Rosji teraz do bani. Kochani, grali fenomenalnie, fantastycznie. Proszę, brawa, brawa dla jednej, drugiej drużyny. I proszę, zostańcie w ceremonii. Będzie piękna, będzie przede wszystkim krótka i szybka, bo wiemy, rozumiemy, wszyscy muszą wrócić jutro rano o 7 do pracy. Tak, Jacek Bednarz też na 7.30 mówi, o 7.45 podają mi kawę. Kochani, już za chwilę ceremonia, chwilę na przygotowanie, kto królem strzelców, kto najlepszym bramkarzem. Piękne zachowanie kibiców, cudowne zachowanie również drużyny. To jest podziękowanie za naprawdę rewelacyjną atmosferę na trybunach. Dziękujemy!
3 minuty do rozpoczęcia ceremonii dekoracji. Nasi goście już są. Bardzo prosimy, zostańcie Państwo z nami za chwilę. Nasi wolontariusze ustawią się na liniach, na których powitaliśmy również drużyny i wręczymy nagrody i medale. Zapraszamy reprezentację Polski. Bardzo proszę, aby opiekunowie drużyn ustawili drużyny w ten sposób, tak samo jak na ceremonii otwarcia. Bardzo proszę opiekunów wszystkich drużyn, opiekunów Francuzów, Rosjan. Bardzo proszę, kochani, ustawiamy się po trzy drużyny z prawej, lewej strony sceny. Tak miało to miejsce na